czy płatki kukurydziane są zdrowe, jaki posiadają skład. Oczywiście takie zdrowe śniadanie to wydaje nam się, że właśnie płatki na przykład z mlekiem, jakieś musli właśnie z płatkami z mlekiem. Ale czy w rzeczywistości te płatki kukurydziane są zdrowe, czy dostarczają tego, co powinny do naszego organizmu? Wszystko jest uzależnione od składu. I chociaż niestety wydaje nam się, że ten skład płatków kukurydzianych to sama kukurydza, to jednak nie zawsze tak jest. Gdyby ten skład był taki jak trzeba, to płatki dostarczałyby dużo błonnika, witamin, minerałów, niestety również sporo sodu, a tego jak wiemy jest i tak zawsze najczęściej za dużo w naszej diecie. Ale pamiętajmy, że bardzo często płatki są wzbogacane o te dodatki witaminowe, mineralne, a kukurydza jest zbożem bezglutenowym. Niestety wiele z płatków zawiera wiele substancji, czy to konserwujących, czy też takich, które mają podkreślić smak, substancji słodzących, na przykład syntetyczny syrop glukozowo-fruktozowy, barwników, emulgatorów, konserwantów. Do tego niestety to, co najważniejsze, zamiast mąki, zamiast ziarna, pełnego ziarna z kukurydzy, płatki są bardzo często produkowane z grysu, czyli z czegoś, co już nie jest tak zdrowe, nie ma tak właściwych substancji, składników, jak to ziarno kukurydziane. Dlatego, żeby kupić zdrowe płatki, żeby można powiedzieć, że te płatki kukurydziane są zdrowe, musimy jak zawsze czytać etykiety i kierować się tym, z czego zostały wyprodukowane te płatki, jakich substancji do nich dodano. Oczywiście im mniej tych substancji dodatkowych, tym lepiej. Każda dodatkowa ilość substancji, tych ulepszaczy, konserwantów, emulgatorów, substancji słodzących w niezbyt dobry sposób wpływa nie tylko na naszą wagę, na naszą tuszę, ale właśnie na nasze zdrowie. Oczywiście, jeśli skład jest dobry i na przykład te 350 kalorii w 100 gramach, a raczej poniżej tej wartości, to te płatki powinny być jak najbardziej przez nas stosowane, zdrowe, warte zwrócenia na nie uwagi. Pamiętajmy, że płatki to nie tylko płatki zalane mlekiem, ale to również szereg innych przydatnych zastosowań w kuchni. Możemy oczywiście stosować je do panierki, do sałatek, do wielu innych zastosowań. Pamiętajmy też, że jeśli możemy, to warto zamienić kukurydziane na przykład płatki pszenne albo owsiane, które są o wiele lepszą alternatywą, jeśli oczywiście też ich skład będzie odpowiedni. Więc można podsumować, że jeśli ten skład, to co z czego są wyprodukowane te płatki, jest dobry, może to być zdrowe wyjście dla naszego ciała. Może być to dobry dodatek do naszej diety, ale pamiętajmy, żeby to nie był zbyt duży dodatek, żeby tych płatków było nie za dużo, a także, że istnieją lepsze pszenne, owsiane alternatywy do tych płatków kukurydzianych. Należy pamiętać też o tym, że wszelkie płatki o jakichś smakach, miodowe, czekoladowe, to zawsze dodatkowe nie tylko kalorie, ale też dodatkowe substancje, które wprowadzają ten smak i na przykład kolor, polepszacze, emulgatory, czekolada, żeby to była prawdziwa czekolada, to by było fajnie. I to wszystko jednak może się w niezdrowy sposób odbić na naszym ciele. Czyli dobrej jakości wyprodukowane z odpowiednich produktów płatki kukurydziane są zdrowe, oczywiście w odpowiedniej ilości. Niestety musimy czytać etykiety tak, żeby poszukać odpowiednich płatków, takich, żeby ten skład był taki jak trzeba i zawierał jak najmniej tych dodatkowych substancji i pamiętać o tym, że płatki kukurydziane to jednak dodatkowe kalorie i bardzo często może nam się wydawać, że stosujemy je z mlekiem jako takie śniadanie, które pomoże nam zrzucić wagę, czy będzie niskokaloryczne, ale zapominamy o tym, że płatki też mają kalorie, mleko też dostarcza ze swojej rzeczy, a jeśli na przykład stosujemy jakieś musli, dodatki owoców suszonych, to tych kalorii może być naprawdę sporo,
a ten smak, słodkość tego musli nie zawsze może pochodzić od tych owoców, tylko od dodatkowych składników. Więc jak zawsze, czytajmy etykiety, myślmy i znajdziemy coś zdrowego. Nawet płatki kukurydziane i inne produkty. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za oceny, za komentarze. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, na inne moje materiały, na inne moje kanały, na moje portale społecznościowe. Wszystkie linki są w opisie. Dziękuję za uwagę.